Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Masz Wybór firmy Active. Gościmy dzisiaj przedstawiciela włoskiej firmy Biolchim, pana Jacka Bochinkiewicza. Dzień dobry Państwu. Który dzisiaj opowie nam kilka ciekawostek na temat dwóch preparatów. Pierwszy preparat to jest Folicyst, preparat algowy, który możemy zastosować właśnie w takim okresie, w którym w tej chwili jesteśmy, czyli początek kwitnienia. Panie Jacku, bardzo proszę powiedzieć coś więcej o tych składnikach, które są innowacyjne w tym preparacie algowym. Więc Folicyst jest to jeden z naszych najlepszych produktów firmy Biolchim. Zawiera w sobie oprócz alg morskich także wyciągi roślinne z lucerny. Jak wiemy, lucerna jest rośliną głęboko korzeniącą się, bardzo bogatą w składniki pokarmowe, w mikroelementy, witaminy. To wszystko mamy właśnie do dyspozycji. Oprócz tego jest tutaj 10% glicyny betainy. Jak wiemy, bardzo silnie działające antystresowo na właśnie takie sytuacje jak teraz, kiedy możemy spotkać się z chłodną pogodą, z deszczem, być może z gradem. Nie wiemy, co nas jeszcze czeka. Też dużym wahaniem temperatur, ponieważ jeszcze kilka dni temu temperatura była bliska zeru, dzisiaj mamy prawie 30 stopni, także to też jest stres olbrzymi, nie tylko dla nas, ale i dla drzew. Dokładnie, no, dzisiaj mamy praktycznie włoską pogodę, 29 stopni w cieniu o tej porze roku. Zdarza się, ale rzadko, ale jeszcze parę dni temu mieliśmy przygruntowe przymrozki, więc te ogromne wahania, z jakimi spotykamy się, odczuwają także drzewa, także wpływa to niewątpliwie na kwitnienie i będzie to w dalszym ciągu wpływało na zawiązywanie owoców. Oprócz glicyny betainy mamy tutaj jeszcze acetylocholinę, która ma silne działanie właśnie na procesy osmotyczne w roślinie, właśnie na te stresy temperaturowe, o których mówimy. Także jest tam kwas foliowy, który właśnie powoduje istotny wpływ na procesy wytwarzania białek i kwasów nukleinowych w roślinie. Także mamy do czynienia z całym kompleksem aktywatorów, które wspomagają kwitnienie, kiełkowanie pyłku kwiatowego, a następnie w konsekwencji wpływają na zawiązywanie owoców. Także jest to produkt, który niewątpliwie może nam bardzo pomóc, gdyż za kilka dni spotkamy się znowu z niską temperaturą, z deszczem, więc tak zwane mokre kwitnienie nas czeka. Nie wiadomo, jak będzie z oblotem pszczół. Już w tej chwili ten oblot jest nie najlepszy, więc wszystko, co możemy zrobić, to jeszcze w tej chwili zastosować oprysk preparatem, który oprócz tego, że jest ekologiczny, nieszkodliwy dla pszczół, nie pozostawiający pozostałości, a więc bardzo uniwersalny w tym momencie. Panie Jacku, proszę powiedzieć, jak myślę, że były robione jakieś badania, testy, na jakie możemy liczyć zwiększenie kwiatów, które zostały zapylone i dały nam owoc? Więc jeżeli rozmawiamy o kwitnieniu, musimy zwrócić uwagę na tak zwane ujednolicenie kwitnienia. Więc spotkamy się z tym, że generalnie po zawiązaniu owoców będziemy mieli do czynienia z większą ilością wyrównanych owoców właśnie w tym przedziale, w którym odrzucimy te najmniejsze i największe, jeżeli chodzi o średnicę.
Niewątpliwie wpłynie to także na jakość naszych owoców, gdyż będą one mniej więcej w podobnym wyrównaniu. No dobrze, proszę jeszcze tak powiedzieć o technicznych rzeczach, czyli jaka dawka, w jakim momencie, czy jeden zabieg, czy więcej, czyli już takie techniczne rzeczy do bezpośredniego zastosowania w sadzie. Jest to... Czy możemy mieszać z innymi produktami, no to co jest potrzebne już przy opryskiwaczu. Tak. Bardzo ważna kwestia, gdyż możemy ten produkt stosować solo, a więc w dawce od 1 do 1,5 litra na hektar, ale mamy też możliwość zastosowania w mieszaninie z innymi produktami, między innymi aminokwasowymi, na przykład taki jak nasz z firmy Biolchim Folifol, który dodatkowo jakby w okresach stresowych tutaj wspomaga to działanie. Wówczas dawka może być od 0,5 litra do 1 litra. Czy stosujemy tutaj inne produkty, na przykład fungicydowe, możemy to również ze sobą wymieszać. Zawsze jednak warto się upewnić, zrobić sobie jakiś test mieszania, żeby uniknąć niespodzianek w opryskiwaczu, ale z doświadczenia powiem, że nie mieliśmy sygnałów o jakichś problemach z mieszaniem. A okres, który jest najlepszy do zastosowania? Czyli faza taką, jak tu widzimy, no początek kwitnienia, no nawet już zbliżamy się do pełni kwitnienia, czy to jest odpowiedni moment, czy bo tutaj nie mamy drzew, które jeszcze są w fazie początku kwitnienia, ale jest mnóstwo odmian, które dopiero w najbliższych dniach będą kwitły. Jaki okres? Więc najlepszy, tak, do zastosowania. Widzimy, że w tej chwili akurat tutaj już zaczyna się kwitnienie, już jest początek kwitnienia. Są jeszcze sady jabłoniowe, gdzie dopiero drzewa wchodzą w kwitnienie. Czyli generalnie jest to bardzo dobry okres do wykonania takiego oprysku. Oprysk ten możemy wykonać także w okresie późniejszym, nawet jeszcze w okresie zawiązywania zawiązków, więc mamy tutaj jakby dosyć dużą elastyczność, jeżeli chodzi o termin, ale też nie należy zwlekać. Jeżeli pojawią się warunki stresowe, a będą one sygnalizowane, na przykład jakieś niskie temperatury czy deszcze, najlepiej wykonać jest zabieg 2, nawet 3 dni przed spodziewanym takim okresem chłodów czy deszczy. Jeżeli nie zdążymy, warto zrobić to zaraz po ustąpieniu właśnie tych chłodów. 1, góra 2 dni i wykonać ten oprysk. Czy jedna aplikacja jest wystarczająca, czy potem po kwitnieniu możemy jeszcze raz stosować aplikację? Jedna aplikacja już robi bardzo duży efekt. Warto jeszcze powtórzyć ten zabieg w okresie, kiedy już mamy zawiązywanie owoców. I myślę, że to będą takie dwa najważniejsze zabiegi, kiedy możemy polecić to w przypadku jabłoni. Także możemy zastosować to na innych gatunkach, jak na przykład na czereśniach, na gruszach, z równie dobrym skutkiem. Wspomniał Pan o innym preparacie firmy Biolchim, Folifol. Folifol. Folifol, produkt aminokwasowy. Bardzo krótko proszę powiedzieć coś o tym preparacie, czyli kiedy stosujemy, jaka jest dawka, skład, jak wpływa na drzewa, na kwiaty, na późniejszą wegetację. Myślę, że na temat aminokwasów już bardzo dużo zostało powiedziane, więc dzisiaj nie będziemy się tak dokładnie powtarzać na ten temat.
Natomiast warto zwrócić uwagę, że stosowanie aminokwasów bardzo poprawia działanie stosowania innych produktów. Nie tylko tego typu preparatu, o którym rozmawialiśmy, ale także na przykład fungicydów czy innych nawozów dolistnych. Nie tylko poprzez większą skuteczność działania, ale lepsze wchłanianie, więc mamy tutaj znacznie szersze możliwości. Wynika to z tego, że następuje tak zwane zjawisko synergii, czyli współdziałania. Dwa produkty razem zastosowane jakby dają lepszy efekt niż zastosowane pojedynczo. O tym generalnie sadownicy wiedzą i myślę, że nie trzeba tutaj się wgłębiać w szczegóły, ale warto o tym przypomnieć. Czy jeszcze coś ma Pan do dodania? Myślę, że jeżeli będą Państwo mieli czas, warto zajrzeć na stronę internetową www.biolchim.pl, gdzie można się zapoznać z większą ilością szczegółów dotyczących naszych produktów, o których rozmawialiśmy teraz, jak Folicis czy Folifol, ale są tam także inne produkty, które jeszcze w tym sezonie będziemy polecać właśnie do stosowania w sadach. Bardzo dziękuję. Jak zwykle zapraszam do sklepów Aktiv. W naszych sklepach macie Państwo wybór. Możecie wybrać różne preparaty, przetestować. No cóż, to będziemy się żegnali. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do widzenia.